Najpierw się jest obywatelem, a dopiero potem się jest przedsiębiorcą. Tym obywatelem jest się w kraju, w którym są właśnie bardzo różne grupy i trzeba szukać wszelkich sposobów na to, żeby te grupy miały przestrzeń, w której mogą się ze sobą komunikować. Takie miejsce, które będzie rozmawiać o najważniejszych kwestiach polskich, europejskich, światowych w bardzo zróżnicowanym gronie i temu służy forum. Po bytności na jednej z konferencji organizowanych przez konkurencję miałam poczucie złości i frustracji. Wszystko na niej było dla mnie nie do zaakceptowania. Zebrałam tutaj szanowne grono i mówię, słuchajcie, to nie może tak być, tak? To nie może być tak, żeby to był obraz polskiego biznesu. Taki stół w kuchni, przy którym wszyscy się spotykali, na jakichś kartkach zadrukowanych z odzysku. Pisaliśmy jakieś pierwsze drafty budżetu, programu, zastanawialiśmy się, gdzie to może być. I potem to urosło do takiej imprezy. Wielkie rzeczy budują zwykli ludzie, tylko z pasją. Od początku był taki pomysł, żeby to była konferencja, na której będziemy właśnie dyskutować o różnych kwestiach związanych z kulturą i z polityką. Jeśli chodzi o biznes też, ale raczej taki wyprzedzający. Wiedzieliśmy, że nie chcemy mówić o tym, co już było, tylko chcemy rozmawiać o tym, co będzie. Te wszystkie kongresy, które były wcześniej, czy równolegle, czy potem powstawały, to one były na ogół gospodarcze. A tu chodziło o co innego, o takie bardziej przyszłościowe, nieco filozoficzne spojrzenie na historię Europy, a przede wszystkim jaka może być nasza przyszłość. Zazwyczaj jest taka sklejka, że to kolejne spotkanie biznesowe, a to od początku sprzedawaliśmy jednak jako forum nowych idei. I właściwie jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie rozmawia się nie na 2 dni do przodu, nie na 2 miesiące do przodu, tylko na 20 lat do przodu. Coś, czego kiedyś potrzebowaliśmy bardzo, dzisiaj potrzebujemy dramatycznie. Dzisiaj, kiedy codziennie świat przygotowuje się, jakby jutro miały być wybory. Potem była kwestia, gdzie to powinno być. A więc zaczęliśmy rozmowy i okazało się, że osobą, która od razu kupiła ten pomysł, to był Jacek Karnowski i od razu wiadomo było, że jesteśmy, tak powiem, na tej samej linii. Sopot od przeszłego roku jawi się jako takie miejsce dla dobrych spotkań i też polska prezydencja to pokazała, ale także EFNI zorganizowane przez grupę Lewiatan. Ja Sopot pamiętam jeszcze z czasów zamierzchłej komuny. Wchodziłem na Mąciaka i stałem w kolejce po lody, bo te lody od dziesięcioleci były sławne. To tam się czułem inaczej. Ten Sopot ma jakiś czarn, urok. I takie piękno, którego nie da się podrobić. Miasta portowe mają to do siebie, że jednak są otwarte na świat. Przypływają tam te galeony z zagraniczną gałką muszkatołową. I w związku z tym to powoduje, że też środowisko się otwiera. To pewnie dodaje takiego dodatkowego smaczku i dodatkowego elementu właśnie otwartości do EFNI. Mieliśmy nazwę, mieliśmy miejsce. Nie chcieliśmy, żeby to znowu odbywało się w hotelu standardowo i stereotypowo. I stąd był pomysł, żeby zrobić to na plaży. Wybudowanie namiotu na plaży, nie wiem, czy zrobił ktoś wcześniej, to się mówi namiotu, to jest wielki pawilon na 1000 osób. Potrzebuje pozwolenia na budowę, tak jakbyśmy chcieli tam postawić hotel. Stawialiśmy to na 3 dni, pierwszy raz, nie wiedząc w ogóle, czy tego wiatr nie zdmuchnie. To był jednak duży stres, czy to się w ogóle wszystko uda, czy to nie jest jakieś wielkie szaleństwo. I po EFNI pierwszym i zobaczyłem, że było po prostu ponad 200 dziennikarzy, mieliśmy 1000 gości, wszyscy wyjechali, uśmiechnięci, mnóstwo ludzi jeszcze spacerowało po plaży, dziękowało za to wydarzenie. Wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, że zrobiliśmy coś przełomowego. Na początku na Europejskie Forum Nowych Idei przyjeżdżają trochę inni ludzie niż na różne inne konferencje. Właśnie tacy, którzy szukają jakichś wyzwań, jakichś odpowiedzi na pytania, na które nie ma odpowiedzi. Filozofowie, socjologowie, ludzie kultury.
mieliśmy naprawdę osoby wielkiej klasy. Daniego Rodricka, Jeffrey'a Zaksa, profesor Brzeziński, Norman Davis. Dziękuję bardzo. Ja pamiętam jedną z rozmów, które miałem na rozpoczęcie forum z Normanem Davisem. Proponował dla ułatwienia, żebyśmy jednak mówili po angielsku. Więc ja zacząłem po angielsku, a on się w tym momencie przełamał i zaczął mówić po polsku. Przełamywaliśmy te trudności językowe, żeby mówić nawet o najbardziej skomplikowanych sprawach. To, co się dzieje w Sopocie w tej chwili, czy wiemy o tym, czy nie wiemy, będzie miało wielki wpływ na perspektywy życiowe młodzieży, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale w bardzo odległych krajach. To, do czego zawsze namawiamy naszych gości i naszych partnerów na EFNI, to żeby przyjąć troszkę szerszą perspektywę. Trochę szerszą perspektywę czasową, trochę szerszą perspektywę geograficzną. Stąd też często w naszej komunikacji gdzieś pojawiają się takie słowa jak trendy, megatrendy, foresight. Zaletą EFNI jest to, że nigdy nie wiadomo, jak się dana debata skończy. Nie do końca wiadomo, czy nie będzie skandalu, jakiegoś ścięcia się rozmówców i myślę, że to jest też wartość i po to też ludzie przyjeżdżają. Ja nie miałem żadnych wątpliwości, że to forum potrzebne jest Europie. Nie było trudno zapraszać Europejczyków z Komisji Europejskiej, z Rady, z Parlamentu Europejskiego, żeby tam przyjechali i żeby mówili o przyszłej Europie. Raz marzenie, dwa kreatywność i trzy właśnie poszukiwanie, zawzięcie nowych idei. Nie twierdzę, że za każdym razem je znajdujemy, no ale przynajmniej nawet w tytule mamy to obowiązkowe poszukiwanie nowych idei i myślę, że to jest taki dobry challenge dla wszystkich przyjeżdżających. Oprócz tego, że ze sobą rozmawiamy, my wychodzimy na zewnątrz, chodzimy do szkół, mamy zatoki dialogu, gdzie zapraszamy ludność i ktokolwiek chce, to może uczestniczyć w tych rozmowach. I'll speak in English, because my question goes to, of course, Michael O'Leary. Michael, welcome. Przychodzili tłumnie, bo ludzie chcą zapytać, chcą słyszeć, chcą zobaczyć i staraliśmy się ze wszystkich sił. Organizatorzy, także uczestnicy Forum Nowych Idei, żeby to rzeczywiście było ciekawe wydarzenie dla Sopotu, dla Trójmiasta i dla Polski. Myślę, że dzięki głębokim i szczerym rozmowom zbliżyliśmy się. Mój ulubiony fragment EFNI to są rozmowy nocnych parków. Po tych wszystkich ważnych debatach możliwość posiedzenia z lampką wina i pogadania o rzeczach, które niekoniecznie się mieszczą w takim mainstreamie, ale to są naprawdę świetne rozmowy i to tak jest, że one trwają tam do pierwszej, drugiej, a potem jeszcze ciąg dalszy następuje już w podgrupach. Wiadomo, jak się spotykamy koło 10 czy o 9:30 po kolacji, Może wypijemy jakiegoś drobnego drinka, to te myśli toczą się trochę inaczej. Jesteśmy w gronie 40-60 osób, a nie 200 czy 300 na sali. To też rodzi taką intymność. Po półtora roku pandemii widzimy, że da się prowadzić firmę przez Teamsa, Zooma czy inną aplikację, ale nie da się być kreatywnym, nie da się tworzyć nowych rzeczy, nie da się rozmawiać o przyszłości. I myślę, że z tego powodu rola i siła EFNI będzie jeszcze większa, bo nowe pomysły muszą powstawać na fizycznym spotkaniu. Takie wydarzenie nie jest możliwe do zrealizowania ani przez jedną osobę, ani nawet przez jedną organizację, ani nawet przez zespół kilku osób. Do takiego wydarzenia dokładają się wszyscy. Od komisarza czy premiera, który gdzieś pojawia się na scenie, poprzez wszystkie osoby, które pracują gdzieś na zapleczu i często się o nich zapomina. Bez nich absolutnie takie przedsięwzięcie nigdy by się nie udało. Wydaje mi się, że to jest nasz obowiązek, tak? Ludzi, którzy zbudowali te biznesy, którzy jednak czują się odpowiedzialni za to, co się będzie działo i w Polsce, i w Europie, i na świecie, bo myślę, że my się czujemy odpowiedzialni, żeby teraz właśnie szukać tych nowych ścieżek. Na pewno jesteśmy wyjątkowi, jeżeli chodzi o gender balance.
Mamy 60% uczestników to są mężczyźni, a 40% to kobiety, więc jak na kongresy biznesowe to jest fenomen. Europejskie Forum Nowych Idei to jest rozmowa o Europie, Polsce, o naszej wspólnej przyszłości. Rozmowa o tym, co nowego można by wnieść do europejskiego projektu, do tego, co robimy w naszej ojczyźnie, po to, żeby to było lepsze, żeby się nie wymknęło z takiego szerokiego społecznego poparcia. Dlatego sposób, w jaki o tym mówimy, ma tak kluczowe znaczenie. Teraz to myślę, że jest jeszcze ważniejsze niż było kiedyś, tak? Żeby jednak starać się maksymalnie dotrzeć z tą wiedzą, tak, do jak największej ilości ludzi, zwłaszcza do młodych ludzi, którzy nie znają innej Polski. Wydaje mi się, że to forum jest dzisiaj dużo bardziej potrzebne niż było na początku.